Zabójca prezydenta Adamowicza został skazany na dożywotnie pozbawienie wolności. O przedterminowe zwolnienie będzie mógł ubiegać się dopiero po 40 latach. Podczas wyroku śmiał się w twarz rodzinie ofiary. Jednak jeszcze bardziej dziwi zachowanie internautów, którzy w komentarzach go popierali. Zapomnieli nie tylko o ludzkiej przyzwoitości, ale też o konsekwencjach, jakie im grożą. Za publiczne pochwalanie przestępstwa grozi aż do roku pozbawienia wolności. Ta sprawa może przynieść więcej wyroków, niż się spodziewacie. Znajdźcie swoje prawa i obserwujcie prawa Marcina.